Witajcie, foldermaniacy, w kolejnym odcinku Krótkich Recek. Po dłuższej przerwie, wybaczcie, no ale niestety covidek nie chciał odejść bez walki. Trzeba było troszeczkę odchorować, stąd dłuższa nieobecność. Jedziemy! No dzisiaj nóż, którego chyba nikomu nie trzeba przedstawiać, a mianowicie jeden z najbardziej rozpoznawalnych produktów Benchmade'a, czyli Benchmade 940 Osborne. Standardowo już numerki, może tak będzie lepiej. 200 mm to jest długość całkowita tego noża. Długość samej główni to 86 mm. Jej grubość to niecałe 3 mm, natomiast waga tej najbardziej klasycznej wersji z aluminiowymi okładkami to 90 gram. Porównamy go sobie jak zwykle do innych nożyków. Mini Presidio 2, które jest krótsze. Zero Tolerance 0350, też minimalnie krótsza. No i klasyka Victorinox, Pioneer Alox. Tu wiadomo, że jest krótszy. Nikogo to nie dziwi. 940 w swojej najbardziej klasycznej formie. Za projekt tego noża oczywiście odpowiada człowiek legenda, nieżyjący już Warren Osborne. Mamy tutaj głównie typu reverse tanto, odwrócone tanto, tak to jest określane przez producenta, ze szlifem płaskim, niepełnym, z fałszywką, wykonaną ze stali S30V, jak większość produktów Benchmade'a. Jeszcze ciągle, chociaż coraz więcej pojawia się już z innych stali. Okładki tego noża to aluminium. Aluminium z takim charakterystycznym backspacerem fioletowym. No i standardowo już dla blokady typu Access Lock mamy tutaj wewnętrzne stalowe linersy, w tym przypadku sięgające do tej śrubki, czyli gdzieś do 3/4 długości noża. Głównia pracuje na podkładkach z fosforobrązu. No i jak zwykle, większość Benchmade'ów pracuje po prostu genialnie, tak. Efekt opadania tej główni jest taki, jak gdyby ona pracowała na łożyskach, natomiast nie mamy tu łożysk, mamy tutaj tylko podkładki z fosforobrązu, podobnie jak w przypadku Spyderco Paramilitary 2 na przykład, która też pracuje na podkładkach z fosforobrązu. No, genialnie to wygląda. Nie mamy oczywiście tutaj żadnej pracy główni, czy w pionie, czy w poziomie, chociaż czasami w przypadku blokady Access Lock pojawia się pionowy ruch główni, zwłaszcza po jakimś dłuższym czasie eksploatacji, wynikający ze zużycia kołka i miejsca, gdzie ten kołek się opiera o głównię. Natomiast no, akurat w przypadku mojego egzemplarza nie ma absolutnie żadnego luzu. Co jeszcze? Clips. Clips w tym nożu, no, to nie jest konstrukcja typu Deep Carry. Można dokupić sobie u Benchmade'a clips Deep Carry. Wtedy ten nóż nam zniknie praktycznie w kieszeni. W przypadku tego clipsa, no, mniej więcej tyle tego noża nam wystaje. Natomiast on jest bardzo smukły, także nie przeszkadza to w żaden sposób. Miłośnicy ogonków no, będą zawiedzieni. Nie ma tutaj otworu na laniard, nie da się go założyć w żaden sposób, no chyba że zahaczając o klips, ale to wyglądałoby trochę słabo. Także niestety ogonek w Benchmade 940 nie. I kwestia najważniejsza, tak, w przypadku noża, mianowicie właściwości tnące. Ponieważ nóż jest bardzo smukły, dość długi,
Pokażę Wam porównanie jeszcze raz z Z-ką. No, różnica jest gigantyczna. W związku z czym głownia ma niewiele miejsca, żeby się rozszerzać. A co za tym idzie, rozszerza się pod większym kątem niż w przypadku innych noży z wyższą głownią. Ten nóż ma trochę gorsze właściwości tnące. Oczywiście w przypadku typowych prac nie zauważymy tego, natomiast w momencie, w którym głownia będzie musiała iść przez całą wysokość, czyli przez materiał, całą swoją powierzchnią, możemy zauważyć, że ten nóż troszeczkę stawia większe opory niż na przykład jego braciszek, który tej głowni ma trochę więcej, w związku z czym ona rozchyla się wolniej. Natomiast w codziennej eksploatacji naprawdę ciężko to zauważyć i może, nie wiem, rzeczywiście jak ktoś musi cały dzień ciąć kartony, to zauważy. Natomiast przy jakichś tam drobnych pracach w drewnie z jedzeniem na pewno tego nie zauważycie. Sztyk tego noża dość szeroki, więc dość solidny. Nie ma tu raczej obawy o to, że gdzieś nam się tutaj to uszczerbi i ukruszy w przypadku jakiejś pracy, które wymagają wbijania. No i dość długa, jak na te rozmiary, głownia, która nie ogranicza nas, tak jak niektóre noże z głowniami 70-60 mm. Ten nożek naprawdę sporo potrafi. Bardzo fajnie leży w dłoni, mimo tego, że jest dość smukły. No i ma... No, owiany jest już legendą, tak? W polskiej dystrybucji ten nóż to jest jakieś 720-730 zł. Oczywiście on dość szybko znika z półek, w związku z czym trzeba sprawdzać sklepy internetowe. Sporo jak na nóż składany, natomiast no, podejrzewam, że tą cenę robi tutaj już legenda Osborna i klasyka tego gatunku. Także myślę, że tyle o nożu Benchmade 940 Osborne i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się.